No, Bisiu stoi tam. Cielaczek będzie mały. Bisiu wypije zar. Się obda. Już tam po obdawanku jeszcze tutaj siano zostało tym dać. Żyj, żyj, żyj. A tak jak zwykle się patrzę. A ta już zacielona. Wydułowała. Zaraz tamte gdzieś niedługo powinny wydułować. Te powinni drugie wydułować. Trzeba zaczynać, bo nieraz te pierwszy mnie załapie, to wiadomo, zejdzie. Czy dwa, trzy razy może. No i gitar. Się obezro. Jeszcze potem siana się dorzuci i tyle. No, to cielakom akurat stoi ta długa, co pierwszy pokos, ostatnia działka robiona, co metr 70 trawa. Powiedz, nie wiem jeszcze ile zostało, 12, 15, bo już dokładnie nie wiem, ale jeszcze jest trochę. Na grudzień będzie. No to jest trochę lekko siano kiszona, taka bardziej sucha nam była siano kiszona, ale wyschła po twoje. A trochę wilgoć ma. No kiszona jeszcze jest, bo ostatnio przywoziłem. Ostatnio worków się umieszyło. Tych łobo 4 czy 5. Nie, 5 tych worków napikowano się zawiozło. O, bo chciał minimum 200 worków. Tego co owiec kupowało się. Ktoś się pyta, czy nie mam. O, tam jest taka mała mieszaneczka. Tam pszenica, patrzę, z czymś pomieszana. Nic, jeszcze trzeba tutaj poprzywodzić i słomy, nie słomy, od razu 3 na zapas. Słoma będzie szła. I z głowy będzie. To potem pójdzie w słomę, na razie to jeszcze stamtąd się spasie. Mała już ospę zjadła. Dobra, trzeba odwiązać, by zjedli. Zjadła, się ocieliła z głowy. Trzydziecha tu odmalowana, to nowo. Nowo było trzeba wziąć, żeby na światła. Teraz to fajnie świeci. Trochę odmalowana. Się mówi, oczy zniknęli po bokach. Dobra, krowie jeszcze zżerają, to trzeba. Jest czas, to ma na chwilę belę wziąć, poprzywozić i będzie z głowy już potem. Czy się podwija sznurek? Jak się mówi, sile jest mało do przeglądu, nie? Bo jest 200 motogodzin się zrobiło na tym, na regulacji. I git naładowane. Zaraz jeszcze zamieść, będzie czysto, ile plewów zostaje. Teraz to i mało. Żeby to z suchego, to nawet worek był normalnie 50 kg. Ten worek, to na wagę to było zawsze 20-25 kg plewów. Ale to powiedzieć, 15 lat temu, 20 lat temu, jak się w świnie hodowało, to były tak, plewami się karmiło, eleganckie. Mięziste rośli. No i to były przywiezione. Czyli temu liczymy, jeszcze tutaj zostało 320 bel było. Teraz wzięte to gdzieś chyba 315 bel i tam to jeszcze mam 350 było portfolio. Nie, 340 raczej. To jeszcze 330 jeszcze zostało mi portfolio. Te oto takie suchuteńkie cacy, krowy tylko wpierdzielają.
Dobra, lecimy po kolejne nobele. No i gitels. Proszaki są już ręczne, a derko albo dwa już wynikną jubka. Jasno trochę, ale idzie. Kurwa. Dobra, idę oblecieć, teraz mam obciąć folię. Nie wiozę, nie spadło. Nie gitara. Udało się, udało. Wtedy spadli, a teraz się utrzymali. Nie git. I stoją. Cacy. No wtedy, no co stawiałem. A no nie, fajne sukuteńkie. Aż się kurzy. Czyli dużo ich włókna ma i gitara. To zostawiam, bo 30 się weźmie jutro.
Ale poczekaj, coś popiszczy jeszcze. Jaka ładna. Suchuteńka siano. No i gitara, teraz tylko będę podwijać i z głowy. Co tam głodomory? Ty? A, bo jaka spokojna, da się pokłaskać. No i pusto trzeba dać. To na razie cicho. Łapa w górę, komentarz, czy co tam. Trzymać. Hej.